Siemanko, siedzę właśnie w Skodzie Superb w wersji kombi, czyli takim samochodzie naprawdę prorodzinnym, bo to jest naprawdę ogromne auto wewnątrz. Zaraz Wam to zaprezentuję. Jest to samochód bardzo popularny na rynku wtórnym, jako jeszcze nowe. Ludzie doceniają te samochody właśnie za to wnętrze. Jestem tutaj po to, żeby Wam pokazać, jak to wygląda z bliska i jak to wygląda oczami osoby, która tutaj wsiada. Wycieczkę po tym samochodzie zaczniemy od wnętrza i od zbadania jakości wykonania. Tutaj mamy przyjemny w dotyku miękki materiał, plastikową listwę udającą szczotkowane aluminium, plastikową klameczkę, ale ładnie wykończoną, chromowaną, poniżej materiał ala skórzany, który ugina się pod palcem, podłokietnik, typowy wagowy podłokietnik, czy to Volkswagen, czy Audi, czy Seat, one są raczej twarde, ale za każdym razem to powtarzam, one nie męczą w trasie. Przyciski otwierania szyb są wykończone jakimiś tam chromikami, wygląda to dosyć zgrabnie. Tutaj mamy już taki typowy, twardy plastik, ale kieszenie w drzwiach po raz są bardzo duże, można tutaj zmieścić dużą butelkę wody, a po dwa są fajnie wykończone. Taką wykładzinką identyczną jak jest tutaj na podłodze, natomiast na minus, że od wewnętrznej strony niestety mamy goły plastik. Góra deski mięciutka, przyjemna, ładnie wykończone jest to auto w ogóle. Tutaj chromiki, tutaj ładnie, tutaj też listewka. Piano Black niestety, które elegancko zbiera rysy, ale już nic na to nie poradzimy. Tu mięciutko, listwa plastikowa. Tutaj nadal mięciutko. Ten miękki materiał, o, tam aż nisko schodzi. Tunel, o, tunelik jest mięciutki również. I do tego łączenia, tutaj już mamy skorupkę. Cup holdery pod ręką, w automacie jak najbardziej spoko, gdy mamy manuala i jakieś wyższe kubki albo butelkę pół litrową na przykład, no to niestety będziemy cały czas ręką zaczepiali. O, AUXa USB mamy tutaj, ten schoweczek też jest dosyć pojemny i jak dobrze kojarzę, to ten schoweczek jest podświetlony na biało, także wieczorem ładnie to wygląda. Podłokietnik ultra szeroki, mięciutki, ładnie obszyty, regulowany na wysokość, a pod spodem bardzo duży schoweczek, też wykończony jakąś tam wykładzinką. Tutaj wiem, że możemy sobie zrobić taki myk, pyk i wsadzić coś tam dłuższego, na przykład pudełka na płyty. Tylko po co pudełko na płyty w takim samochodzie? Przecież tu nawet nie ma gdzie tej płyty włożyć. No dobra, mniejsza z tym, mamy tutaj też opcję klimatyzowania tego schowka i... Proszę Państwa, pyk. O, tak myślałem, że nie ma gdzie wsadzić tej płyty. Czytnik kart do nawigacji albo z muzyką pewnie się da. Skoda Multimedia, więc się da. Wyłącznik, włącznik, poduszki bardzo w dostępnym miejscu, bo to jednak prorodzinny samochód. Schoweczek znowu klimatyzowany, mięciutko wykończony i bardzo, powiedziałbym, obszerny. Myślę, że takich chusteczek można tu wsadzić z 5, 6, może 7 opakowań i tak się dociśnie, się popieści, to się zmieści. Drogi widzu, czy wiesz, że ten czerwony guzik możesz kliknąć za darmo? A to uczciwa cena. Za darmo jest też niebieski guzik, który znajduje się na Instagramie. Oczywiście całość tej grafiki przygotowałem w Paincie, bo jestem profesjonalistą. Tutaj boczek drzwiowy pasażera w całej okazałości. Fotele w tym samochodzie po pierwsze. Wyglądają mega fajnie, bo podoba mi się ta tapicerka w rąby. Po drugie, ta tapicerka nie jest taką typową tapicerką samochodową, tylko ona jest jakby bardzo gładka w dotyku. Następną rzeczą jest bardzo szerokie siedzisko, bardzo długie, fajnie wyprofilowane oparcie, mega podobające mi się przeszycia i Simply Clever Skody, czyli takie kieszonki na fotelu kierowcy oczywiście też jest i pasażerowie sobie tylnej kanapy mogą tutaj, nie wiem, włożyć telefon, słuchawki, ładowarkę czy cokolwiek. Na podsuficie mamy miejsce na okulary z taką gumową wykładzinką. No nie wiem, jakbym tutaj miał wsadzić swoje Ray-Bany za 700, to raczej bym wolał je włożyć jednak w jakimś futerale. Podświetlenie ciepłe i raczej żarówkowe niestety. Bezramkowe, ściemniające się lusterko. Daszki twarde. Podświetlane lustereczko, podsufitka mięciutka, jak w Passacie B8,
cykor łapki, pyk, mięciutko opadające, słupki tapicerowane. No to jest fajne, lubię jak słupki są tapicerowane. Regulowany punkt pasa. A jeszcze tutaj mamy schoweczek też ładniutko wykończony, mięciutko, chociaż to wykończenie pewnie można by było do domu zabrać. A to, sporo osób nie wie do czego to służy. To jest albo wizytownik, albo na te karty, wiecie, no macie kartę na parking, pyk, pyk i tu odkładacie. Tutaj jest włącznik świateł, który w grupie Volkswagena jest stosowany ze 150 lat. A jakby kogoś interesowało, to w taki sposób się go wyjmuje. Zegary? No się prościej po prostu nie da. Podoba mi się to, jak włączę zapłon, to te wskazóweczki sobie lecą do końca. O, wymień baterię w kluczyku. A propos kluczyka, to ja akurat mam drugi kluczyk i wygląda on tak, a pierwszy jest metalowy, tak jak w Passacie, także na grubo. Kierownica dobrze leżąca w dłoniach, bardzo gruba, twarda niestety. Ergonomia, no wzór. Nie ma o czym tutaj rozmawiać. Zużycie 150 tysięcy, 5 lat. Uważam, że bardzo ładnie się zachowała. Tutaj też nie ma zużycia. Tutaj nic nie jest wytarte. Słupek nie jest przetarty. Troszeczkę tutaj boczek jest wytarty, ale no musi być. O, tutaj gąbeczki. No tutaj już prawie jej nie ma. Zegary podświetlone na biało, to lubię, no i to, że są czytelne, mega fajna opcja. I ten komputer pokładowy tutaj akurat w Skodzie jest też spoko, bo on ma 1 500 000 1 900 opcji. On powinien w mieście spalić przy normalnej jeździe 8 litrów, 7,5, a w trasie spokojnie poniżej 6, krótko mówiąc. Słuchajcie, aktualizacja jeśli chodzi o audio, mamy tutaj Cantona, czyli audio powiedzmy premium, ktoś za to dopłacił. Słuchajcie, z początku powiedziałem, że niewiele różni się od takiego standardowego audio, które mamy w Superbie. Natomiast zmieniam zdanie po tym, jak posłuchałem muzyki przez Bluetooth, włączyłem swoją ulubioną muzykę. Ja wiem, że jakość przez Bluetooth nie jest najwyższa, ale zdecydowanie jest wyższa niż radio. I dopiero teraz poczułem potencjał tego audio. Przede wszystkim największą robotę robi ten głośnik, który znajduje się tutaj. To on służy za scenę. Wyraźnie właśnie cały dźwięk rozchodzi się stąd. Tutaj mamy po 3 głośniki na stronę. Z tyłu mamy 2. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś dodatkowe głośniki gdzieś pod fotelami, czy nie, ale tak jak mówię, pierwsze skrzypce gra ten głośnik tutaj. To z niego wydobywa się cała esencja. Rozbudowane jest bardzo menu ustawiania tego audio. Sobie tutaj wysterowałem w taki sposób, ale możemy właśnie ustawić to, plus ten samochód w bagażniku ma subwoofer. O, tu możemy sfokusować muzykę na przykład tylko na kierowcę, to teraz tak sobie posłucham. To mi się podoba, tak można to wysterować, że na przykład na prawym kolanie pasażerki będzie muzyka, albo na prawym kolanie tej pasażerki jednak z tyłu, bo tą jednak lubimy bardziej, ale jak ją lubimy bardziej, skoro ona siedzi z tyłu, a nie tutaj. I centrujemy. I naprawdę sztos, warto, jednak warto dopłacić przy konfiguracji za te nagłośnienie premium. Oczywiście, jak lubicie sobie posłuchać fajnej muzyki. Dobra, rusz dupę, idziemy do tyłu, słuchajcie, ja mam tutaj fotel ustawiony, no tak bardzo się odsunąłem, nawet bardzo, bardzo. No. I tak to wygląda. To jest niewyobrażalnie wielki samochód w środku, po prostu, jak oni to zrobili. Jakość materiałów, mięciutko, listewka. Mięciutko, twardo, plastikowo i wykończenie kieszeni w drzwiach szmatą. Jakość identyczna jak z przodu. Schowki w fotelach, jakieś takie troszkę wąskie mam wrażenie. Można by było zrobić je takie większe, ale fajnie, że są i fajnie, że są w dwóch fotelach, bo w niektórych Japończykach jeszcze na to nie wpadli, żeby było w dwóch. No nic. Nawiewy na tylną kanapę, spoko, fajnie, doceniam podgrzewanie tylnej kanapy, a tutaj mamy taki fajniutki wyświetlaczyk, na którym widzimy nie temperaturę trzeciej strefy klimatyzacji, tylko proszę Państwa
temperaturę zewnętrzną. Raczej trzy foteliki obok siebie się nie zmieszczą. Mamy oczywiście izofiksy, tylko na takich plastikach, które trzeba wyciągnąć, żeby zamontować fotelik i niestety później się te plastiki gubią. Podłokietnik, no bardzo szeroki. O ja, ale mięciutki, fajny. Cup holdery, przejście do bagażnika. Oj, czy... Chciałem wam pokazać bagażnik. No dobra, pokażę wam. Mamy tutaj chyba pełnowymiarowy wózek, także no będziecie mogli sobie zerknąć, jak to wygląda. Ten fotel jest ustawiony mniej więcej, teraz bym powiedział, na kogoś, kto ma pod 1,90 m. A teraz zrobimy sobie taki eksperymencik, że ja ten fotelik na maksa. Teraz ten fotel jest ustawiony, tak myślę, że ja tam wlazę bez problemu i dałbym radę jechać. Ja mam 1,74 m bodajże. I teraz uwaga, ja mam tyle miejsca. Tutaj buty wchodzą, on jest obniżony, bo ja sobie go obniżyłem, także jeszcze jakby to dać do góry. Tutaj noga na nogę, żaden problem. I tak, niestety pada, ale jako youtuber, wiecie, poświęcę się dla was i założę kaptur na łeb. Idziemy zobaczyć bagażnik bardzo szybko, także pyk, pyk, pyk. Oczywiście elektryczny, o, jest wózek, są szpargały. Fajnie, wykończenie, no takie tanie, ale okej. Okay. Tutaj mamy subwoofer. A tu schowek na apteczkę i gaśnicę. 12-woltówka, haczyk. Pod spodem jest schowek i zestaw naprawczy. Nie pokażę, nie uda mi się. No i możemy zrobić pyk. O, ale trzeba niestety popchnąć. Ale on generalnie powinien się złożyć. Może jest gdzieś coś przybrudzone. I roleta dwustopniowa. Brzydko. Plastik. Nie podoba mi się. Dobra, na maksa przesunięty, nie? Pa, pyk. Pyk, pyk, pyk. Ja mam 1,74 m, ja mogę tak bez bólu jechać z 300 km. I zwrócę waszą uwagę na jedną rzecz. Tutaj jest bardzo szeroko, tutaj nam nic nie przeszkadza. Właściwie możemy się tutaj rozłożyć jak lord i nadal w nic nie uderzać. Ten materiał tutaj jest miękki, więc kolano nie powinno nam boleć w trakcie jazdy i opierania go tutaj. Ale wiecie co? Jak ja wsiadam do tego samochodu, to towarzyszy mi takie uczucie, że ja jestem do niego za mały. Że ten samochód jest tak obszerny i tak duży, że aż mnie troszeczkę przytłacza i zawstydza swoją wielkością, naprawdę. Towarzyszy mi troszkę takie uczucie. Jak jeździ Skoda Superb? Jest to samochód przede wszystkim prorodzinny, zatem musi być komfortowy. I on taki jest. Wybiera nierówności w taki bardzo kanapowaty sposób. Troszeczkę buja się na szybszych zakrętach. Raczej nie zachęca do pokonywania każdego zakrętu z maksymalną prędkością. Wiecie, to nie jest sportowiec. Układ kierowniczy, układ hamulcowy. Oczywiście nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Natomiast nie są to rzeczy, które by się wyróżniały ani na plus, ani na minus. Ten samochód jest we wszystkich właściwościach jezdnych taki, wiecie, zwykły. Jest mokro. No coś tam się zbiera, nie? Coś tam się zbiera. Mieli kołami od razu. Podoba mi się to w tym samochodzie, że wszystko działa tak bardzo lekko. Lekki układ kierowniczy, wybierak skrzyni biegów taki, ma przyjemne skoki, jest delikatny, bardzo przyjemny. Manetki do obsługi kierunkowskazów i wycieraczek, to wszystko tak działa niewymagająco, tak bardzo lekko, bardzo fajnie. I tak samo też jeździ ten samochód, on jest taki bardzo płynny, taki delikatny, leniwy, w sumie nie zachęcający w ogóle do tego, żeby go cisnąć. Fajna pozycja za kierownicą, bardzo dużo miejsca tutaj, szeroko jest. Jeśli szukacie prorodzinnego, dużego kombi z dieslem i automatem, nic więcej nie trzeba. Będziecie zadowoleni pod każdym względem. To jest bez wątpienia bardzo fajny samochód, bardzo komfortowy, z ogromnym wnętrzem. Bardzo popularny, zatem uważam, że taka kolejna recenzja może wam coś tam rozjaśnić w głowach.
warto ten samochód kupić, jeśli oczekujecie od auta, że będzie duży, komfortowy, dobrze wykończony, nawet nieźle wyciszony. Z grupy Volkswagena sporo osób lubi jednak samochody grupy Volkswagena. Plusem tego auta będzie jeszcze to, że jego jest bardzo dużo na rynku. On jest nadal jeszcze produkowany i on będzie tani w obsłudze, tani w eksploatacji, tanie będą, nie wiem, tarcze, klocki, wahacze i części będą ogólnie dostępne. To jest duży, duży plus. I tyle, moi drodzy. Dotarliśmy do końca. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. I zapraszam Was na mój Instagram, bo mam tam, nie wiem, 100 obserwujących. Lubię wrzucać zdjęcia, lubię coś tam, ale troszeczkę się blokuję, bo właściwie robię to sam dla siebie. Ale fajnie by było tam dostać jakiegoś boosta od Was. No i też jak macie jakieś pytania, to chyba najszybciej odpowiem Wam tam. Także możemy sobie w wolnej chwili popisać. Cóż, przy takiej pogodzie, którą mamy za oknem, życzę Wam słoneczka na nadchodzące lato, zdrowia i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ramy, to się nie posramy. Elo! No to jeszcze 0-100. Czy tam 140, no.